Szczecin is Poland's sixth biggest city with a population of 400,000. In order to improve the public transport management and the service to the citizens, the Road and Public Transport Authority of Szczecin awarded GMV a contract consisting in a complete ITS system, including fleet management and passenger information system for both buses and trams, an integrated ticketing solution, together with other subsystems like onboard video surveillance, passenger counting, and on-demand transport. 2010 roku my zaczęliśmy wdrażać centralny system zarządzania komunikacją miejską w Szczecinie, który miał za zadanie tak naprawdę poprawienie punktualności pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich uwidocznienie na mapie miasta, jeśli chodzi o naszą centralę ruchu. Cała praca centrali ruchu na chwilę obecną polega na kierowaniu ruchem, jeśli chodzi o autobusy i tramwaje, więc niwelowaniu opóźnień oraz przyspieszeń pojazdów, pilnowaniem realizacji rozkładu jazdy. I dzięki temu systemowi, jednemu z podsystemów, realizacja tego przebiega w sposób zadowalający. Natomiast zauważyliśmy, że od wdrożenia jednego z podsystemów pozycjonowania pojazdów oraz tej możliwości kontaktu głosowego i tekstowego dyspozytora z kierowcą motorniczym, wyeliminowaliśmy praktycznie do 95% jakieś opóźnienia, przyspieszenia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla pasażerów, to dla Zarządu Dróg i Gminy Miasto Szczecin stoi to na pierwszym miejscu, więc jednym z podsystemów, które były wdrażane również, jest monitoring wizyjny wewnątrzpojazdowy, który dyspozytorzy mają do niego dostęp online na bieżąco, więc w każdym pojeździe mamy wewnętrznie od 5 do 6 kamer, jest w każdym pojeździe również kamera czołowa. Jednym z większych systemów wdrożonym w ramach tego jednego zadania był system elektronicznego biletu. Tutaj on był podzielony na dwa etapy wdrożenia. Na początku wdrożyliśmy tylko i wyłącznie okresowy bilet elektroniczny. Później dodaliśmy do niego bilet jednorazowy elektroniczny oraz portmonetkę elektroniczną na karcie, szczecińskiej karcie aglomeracyjnej. Jeśli chodzi o wdrażanie tego projektu, to faktycznie od 2010 roku praktycznie do chwili obecnej mamy stały kontakt z wykonawcą tego systemu. Na chwilę obecną współpraca przebiega bardzo sprawnie, jeśli chodzi nawet o samo utrzymanie systemu, który jest cały czas w ciągłości projektu.